W tym odcinku czeski serii Niskopodłogowca dowiecie się, jak tramwaj może kursować przez centralny plac miasta, jakie środki transportu produkuje Skoda Transportation, czy autobus może nie emitować żadnych spalin oraz jak w herbie Pilzna znalazł się wielbłąd. 11 dni podróży. 7 sieci tramwajowych, 3 sieci trolejbusowe, 1 sieć metra. Transport w Czechach. tysięcy mieszkańców ma czwarte co do wielkości miasto Republiki Czeskiej. Pilzno jednoznacznie kojarzy nam się z pilznerem, czyli jasnym piwem dolnej fermentacji. Stąd pochodzi też Petr Čech, uznany bramkarz Arsenalu i reprezentacji Czech. Warto też zwrócić uwagę na sieć transportową Pilzna, w którym działają zarówno tramwaje, autobusy, jak i trolejbusy. Za dnia trzą sieci tworzą trzy linie tramwajowe, które w 45% obsługują ruch pasażerów w całym mieście. Zupełnie inne rejony obsługuje wtedy 9 linii trolejbusowych. Uzupełnieniem całej tej sieci jest 26 dziennych linii autobusowych, w tym kilka opuszczających granice miasta. W nocy kursuje po mieście 9 linii autobusowych oraz jedna trolejbusowa. Wszystkie spotykają się wtedy w centrum miasta, na ulicy Amerykańskiej. Przy niej znajduje się też pomnik z podziękowaniami dla Amerykanów za wyzwolenie Pilzna w 1945 roku. W herbie Pilzna mamy polski akcent, choć zdecydowanie egzotyczny. Jednym z jego elementów jest złoty, dwugarbny wielbłąd, podarowany przez Władysława Jagiełłę czeskim rycerzom za pomoc udzieloną w czasie bitwy pod Grunwaldem. Malowanie pojazdów komunikacji miejskiej nawiązuje zresztą do herbu i flagi Pilzna. Kolorem wspólnym dla wszystkich pojazdów jest biały. Barwa ta łączona jest z żółtym w przypadku tramwajów, z zielonym, gdy mówimy o trolejbusach, oraz czerwonym w przypadku autobusów. Łatwo jest więc odróżnić każdy środek transportu, choć i tak zamieszanie wprowadza tutejszy przewoźnik regionalny, który swoje autobusy maluje w barwy biało-zielone. Tramwaje korzystają z 20 km torowisk i kursują całkiem często. W szczycie kursy na jedynce i dwójce odbywają się co około 5,5 minuty, a poza szczytem oraz w weekendy co 7,5 minuty. Najczęściej kursują tramwaje linii 4, co 3 minuty w szczycie oraz 5 minut poza szczytem. Tramwaje kursują od 4 rano do północy, a ostatnie kursy wszystkich linii skomunikowane są ze sobą, w okolicy poczty głównej. Pasażerowie mają wtedy zapewnioną bezpośrednią przesiadkę do innych linii. Wśród 116 tramwajów spotkamy wagony marek znanych nam już z innych czeskich miast, czyli tramwaje Tatra, Skoda
i Vavio LF. Najnowsze w mieście są cztery wagony Vavio LF 2x2 i N. Są to dwuczłonowe tramwaje dwukierunkowe, więc posiadają drzwi z obu stron pojazdu. Wszystkie tramwaje wyposażone są w system głosowej informacji z możliwością wygłoszenia komunikatu o linii i kierunku na zewnątrz wagonu. Osoby niewidome posiadają specjalne piloty, które wywołują na pulpicie motorniczego zgłoszenie z informacją o obsłudze tego typu pasażera. Pilzno jest drugim, po Brnie, miastem Republiki Czeskiej, gdzie tramwaje kursują przez same centrum Starego Miasta. Namiesty Republiki przecinają odcinki jednotorowe z dwóch stron tego placu. Przemykające co chwilę tramwaje tworzą niesamowity klimat tego miejsca. Co ciekawe, niebieską linią oznacza się krawędź skrajni torowiska, wygradzającą miejsca parkingowe, po przekroczeniu której zaparkowany samochód może już zablokować przejazd tramwaju. Podobnie jak w Ostrawie, trafiłem na remont odcinka torowisk tramwajowych. Tramwaje linii 2 nie dojeżdżały do swojej pętli końcowej przy osiedlu Skryfiany, a kończyły trasę 7 przystanków wcześniej na pętli Malesicka. Wyłączony z ruchu odcinek obsługiwała linia 2A autobusowej komunikacji zastępczej. Na linii kursowały polskie autobusy, zwane ze względu na swoje gabaryty deskorolkami, czyli 15-metrowe i 3-osiowe Solarisy Urbino 15. Trolejbusowa sieć Pilzna jest najstarszą w Republice Czeskiej. Pierwsze trajtki rozpoczęły liniowe kursy już w 1941 roku. Obecnie trolejbusów jest nieco mniej niż tramwajów, bo 87. Jak na ojczyznę Skody przystało, wszystkie wyposażone są w jej aparaturę elektryczną. Nowe trolejbusy zabudowano jednak na nadwoziach Irisbusa i Solarisa w liczbie po 28 sztuk. Większość trolejbusów jest niskopodłogowych, ponad połowa posiada agregat z silnikiem diesla, by pokonać krótki odcinek bez zasilania z sieci, a 21 pojazdów jest przegubowych. W 2009 roku przebudowano ulicę Amerykańską, znajdującą się w centrum miasta. Powstało na niej m.in. rondo trolejbusowe, na którym mogą one obrać dowolny kierunek jazdy. Kursują tutaj prawie wszystkie linie trolejbusowe, a w godzinach szczytu ulica ta jest mocno zatłoczona. Szkoda, że nie zdecydowano się na ograniczenie ruchu samochodów w tym miejscu, bo trolejbusy łapią spore opóźnienia. W Pilznie działają zakłady Skoda Transportation, w których produkuje się elektryczne środki transportu publicznego. W ofercie firmy są m.in. zespoły trakcyjne, lokomotywy, tramwaje oraz trolejbusy. Skoda zmodernizowała też wagony metra dla Pragi, a także brała udział w budowie składów dla metra w Kijowie oraz Kazaniu. W dniu mojej wizyty na ulicach Pilzna testowano z kolei przegubowy trolejbus dla Bratysławy, zabudowany na nadwoziu firmy SOR.
Pilsno testowało dwa autobusy elektryczne wyprodukowane przez Skodę z wykorzystaniem nadwozia dostarczonego przez Solarisa. Autobus, który zasilany jest prądem elektrycznym, energię gromadzi w bateriach litowo-jonowych. Na jednej z pętli na terenie miasta umieszczono stację szybkiego ładowania, która według organizatorów pozwala w pełni naładować baterię w czasie od 5 do 8 minut, czyli w czasie, którym kierowca ma przerwę. Ładowanie rozpoczyna się po obniżeniu się automatycznego ramienia na poziom miedzianych styków umieszczonych na dachu autobusu. Test prowadzony jest w ramach unijnego projektu Zeus, który ma na celu sprawdzenie różnych rozwiązań autobusów nie emitujących żadnych spalin w realiach transportu publicznego. Miasto wprowadziło system biletu elektronicznego w formie portmonetki. Pasażer doładowuje konto środkami i posiada kartę umożliwiającą zakup biletu w pojeździe. Kasownik wewnątrz pojazdu jest tu więc jednocześnie biletomatem. Na jego ekranie wybieramy rodzaj biletu, przykładamy kartę i otrzymujemy potwierdzenie wykonania transakcji. Równie dobrze karta może też służyć za nośnik biletu okresowego, maksymalnie rocznego. Ciekawostką są bilety dobowe na okaziciela do kupienia w kioskach, gdzie otrzymuje się papierową kartę z miejscem do wpisania daty i godziny rozpoczęcia podróży. Po wypełnieniu należy trwale zakleić bilet folią dołączoną w zestawie. Taki zabieg konieczny jest ze względu na brak możliwości wydrukowania daty oraz godziny na bilecie w nowych i starych kasownikach. Pilsno to niewątpliwie elektryczne miasto, z zakładami Skody na czele, gdzie oprócz tramwajów oraz trolejbusów, w ruchu liniowym testuje się jeszcze autobusy elektryczne. Każdy ze środków transportu pełni swoją rolę w mieście, a ciekawym wyróżnikiem pojazdu jest jego malowanie. Tramwaje śmigają przez sam rynek miasta i są trzonem całej sieci. To też jedyne miasto Czech, z tych, które odwiedziłem, gdzie prawie wszystkie bilety koduje się na kartach. W następnym odcinku wrócimy do Pragi, by zajrzeć na chwilę do tamtejszego Muzeum Transportu Publicznego oraz przejechać się zabytkową linią 91. Do usłyszenia.